A więc temat, który się dzisiaj podejmę, to jest temat miłości do siebie. Miłość do siebie tak naprawdę przyszła do mnie jakieś 2 lata temu. Wcześniej nie zwracałam na to zbytniej uwagi, skupiałam się na osobach z zewnątrz i nie wchodziłam w to, co tak naprawdę jest we mnie. Zdarzające się sytuacje sprawiły, że zagłębiłam się w siebie, zobaczyłam, co czuję i mogłam to uzdrowić. Jest to proces, cały czas jestem w procesie. I są to pewne rzeczy, które przychodzą i odchodzą, więc jakby mierzę się z nimi. Czasem wchodzę głębiej, jestem w stanie więcej poczuć, więcej odczuć, więcej ukochać, a czasem nie, odrzucam to i czekam na lepszy moment, kiedy przyjdzie ten lepszy moment, by móc się w to zagłębić i móc jakby oddać temu szacunek, ale odpuścić to uczucie. I dzięki takiemu zgłębianiu odkryłam naprawdę bardzo wiele w sobie. Odkryłam swoje lęki, swoje przekonania, które ciągle odkrywam, i jestem w stanie z nimi pracować na bieżąco. Dodatkowo przyszły do mnie różne sposoby na uzdrawianie tych procesów, różne metody. Staram się jak najwięcej robić dla siebie i jak najwięcej czasu poświęcać sobie. Jest wiele sposobów wyrażania sobie miłości. Jest to na przykład spacer, czytanie dobrej książki, jedzenie pysznego jedzenia, masaż, oglądanie swojego ulubionego serialu, medytacja, yoga, workout. Jest to to wszystko, co sprawia ci radość i sprawia, że wzrastasz, że się rozwijasz, że czujesz się bardziej pełny i że czujesz, że masz cel w życiu. To jest najważniejsze. A więc bardzo zachęcam do miłości do samego siebie, do spędzania czasu ze sobą, do zagłębiania się w swoje uczucia, ponieważ w środku mamy odpowiedź na każde nasze nurtujące pytanie. Tak, to jest takie proste. W środku są wszystkie nasze odpowiedzi, o które prosimy jakby zewnętrzne czynniki. Więc życzę Wam pięknego dnia.